Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani moi stali widzowie i drodzy sympatycy naszego kanału Tubacordis. Jest taki popularny polityk, kontrowersyjny, niektórzy go bardzo, bardzo lubią i bardzo optują za nim, inni są przeciwni i tak dalej. Nazywa się Janusz Korwin-Mikke. Jakże często błędnie się to nazwisko odmienia. Na przykład wiele osób mówi Janusza Korwina-Mikke. No nie Korwina-Mikke, tylko Korwin-Mikkego. Mikke to jest nazwisko, a Korwin to jest jego herb. Janusza Mikkego, herbu Korwin, czyli Janusza Korwin-Mikkego. W ten sposób się odmienia. No, wyjątek stanowią herby zakończone na A, tak jak choćby, daleko nie szukając, mój herb Odwaga, gdzie dopuszcza się deklinację. Można mówić, można by powiedzieć na przykład Romana Odwagi Kneblewskiego, chociaż osobiście wolę tę formę Odwaga Kneblewskiego, czy powiedzmy tam Sulima Kamińskiego, ale można mówić Sulimy Kamińskiego. To jest poprawne akurat. Ale to jest wyjątek, stanowią właśnie te herby, które są zakończone na A. Natomiast Korwin, skoro kończy się sylabą zamkniętą, absolutnie niedopuszczalne, żeby mówić Korwina. Chyba że tam potocznie jako po prostu, no, mówiąc popularnie, taka ksywa, tak, tego polityka, wzięta od herbu, tak? Ale wiadomo, że to wtedy z przymrużeniem oka się stosuje. Natomiast poprawne użycie nazwiska z herbem to będzie, jeszcze raz powtarzam, Janusz Korwin-Mikke, Janusza Korwin-Mikkego, Januszowi Korwin-Mikkemu i tak dalej. Tak się to odmienia. Zatem pamiętajmy, że Korwin herbem jest i tego Korwina się nie odmienia. Mówi się zawsze we wszystkich przypadkach, łącznie z nazwiskiem Korwin-Mikkego.